Firma Oskoplast powstała w 1998 roku. W tym roku obchodzi swoje 18 urodziny. Jednak nie to było powodem wizyty telewizji w zakładzie produkcyjnym należącym do Zdzisława Kostyry i Mirosława Ostrzyszka. Firma pracuje w branży metalowej. Wytworami działalności są głównie sita żaluzjowe kombajnów zbożowych do zbioru zbóż i kukurydzy, wyciągarki, okłucia do drabin, części do kombajnów i innych maszyn rolniczych. My skupimy się w naszej opowieści głównie na etapie produkcyjnym sit. Oskoplast jest liderem w ich produkcji. Trafiają one do wielu krajów, nie tylko w Europie. Firma ciągle się rozbudowuje. A co było 18 lat temu? Historia firmy jest bardzo ciekawa i sentymentalna. Początek był dosyć przypadkowy. Pamiętasz? Brakowało nam od pierwszego do pierwszego i zaczęliśmy myśleć, żeby jakoś dorobić. Kupiliśmy pierwszą maszynę. No najpierw zaczęło się od spawarki, nie? Od spawarki. Spawarka była zrobiona tak, żeby wchodziła do malucha, nie? No, był opryskiwacz, potem ta sadzarka. No tak. No jakieś tam burty, nie? I... Tak, nocami spawaliśmy te burty, a efekt był taki, że mogliśmy podziwiać księżyc przez dziury w garażu. Działalność zaczęła się od kupienia pierwszej prasy. Pan Zdzisław przywiózł ją ciągnikiem z Podłukowskich Ryżek. Firma dobrze wykorzystała także zmiany ustrojowe. Panowie kupili wtedy sporo sprzętu, który służy do dzisiaj. Obok doskonałych maszyn, które mają swoją pełnoletność, zakład posiada nowoczesne, specjalistyczne urządzenia. Zanim fizyczny etap produkcyjny zostanie uruchomiony, prace projektowe i pomiarowe wykonują inżynierowie. Muszą dokładnie zmierzyć elementy i wykonać rysunki. Jest to dość istotne. Błąd może skutkować niedopasowaniem i brakiem możliwości zamontowania danego elementu. Każdy projekt wykonywany jest w 3D. Pozwala to projektować elementy zaawansowane konstrukcyjnie. Przywieziona blacha jest składowana, następnie trafia na gilotynę. Następuje tu cięcie blachy na pasy. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, stosujemy wycinanie laserowe. Prędkość wycinania jest uzależniona od grubości blachy i rodzaju materiału. Wycięte pasy trafiają do starej hali, gdzie dokonywane są procesy obróbki plastycznej na zimno. Przygotowywane są lamele. Ciekawostką jest fakt, że ta część firmy została przerobiona z chlewni. Obróbka plastyczna to szereg procesów, które polegają głównie na deformowaniu materiałów. Tu powstają wszystkie detale, które są wykorzystywane do złożenia mechanizmów lub wyrobów. Obróbka plastyczna polega na deformowaniu materiału w różny sposób. Może to być zagięcie, może być tłoczenie, wcześniej również okrawanie czy wykrawanie. Wycięte paski z blachy trafiają pod nożyce gilotynowe mimośrodowe, których częstotliwość wynosi około 90 cykli na minutę. Hydrauliczna maszyna dla porównania ma tylko około 20 cykli. Wydajność to ważny element pracy firmy, który jest dokładnie przestrzegany przez właścicieli. Przygotowane prostokąty trafiają do prasy, która ma nacisk 16 ton. Następuje okrawanie lameli używanej do produkcji sit żaluzjowych. Po okrawaniu mamy gotowy detal, który przechodzi na kolejny etap, czyli wykonywanie otworów. Znajdują się one w kanale leżącym na drucie. Przez te otwory będzie kładziona spoina otworowa, która mocuje lamele na drucie. Na prasie obok wyginany jest drut, który stanowi oś obrotu w sicie żaluzjowym. W dalszym etapie do drutu przyspawywane są lamele. Równocześnie w drugiej, nowszej hali następuje cięcie ram.
Obok urządzenia do cięcia znajduje się kilka wysokiej klasy maszyn numerycznych. Można tu realizować obróbkę poligonową i cięcie w pakietach. Maszyny CNC, które znajdują się w tym pomieszczeniu, nabyliśmy przy wsparciu środków unijnych. Aplikowaliśmy o te środki kilka razy, między innymi tutaj ten wniosek dotyczył właśnie wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych technologii i tutaj zastosowanie nowoczesnych tutaj maszyn. Znajduje się tu także centrum pionowe, gdzie robione są wózki do ścian mobilnych. Patrząc na liczbę produkowanych elementów, można pomyśleć, że Oskoplast specjalizuje się w produkcji wyciągarek. W ciągu roku produkuje się ich tu wiele tysięcy. Oprócz tego powstają także niezliczone ilości elementów do drabin. Tymczasem trwa produkcja sit. Lamele są już wycięte, otwory wydziurowane, ale dalej jest to tylko płaszczyzna. Kolejny etap, czyli przetłoczenia, formują detal w przestrzeni 3D. Nacisk jest bardzo duży, 80 ton. W nowoczesnej hali znajduje się też prasa krawędziowa. Następuje tu gięcie żebra poprzecznego do sita. Prasa ta posiada 4 sterowane osie. Przygotowana jest już rama sita, która została wycięta laserem. Rozpoczyna się proces spawania lamel oraz zgrzewanie. Ostatnim procesem jest cynkowanie galwaniczne, czyli nałożenie zabezpieczeń i powłok antykorozyjnych na przygotowane wcześniej sita bądź elementy. Powierzchnia pokryta powłoką cynkową jest kilkanaście razy bardziej wytrzymała na niekorzystne oddziaływanie wody i powietrza. Mocnym punktem firmy jest prawidłowa organizacja i logistyka. Przygotowane sita bądź inne wytwory produkowane przez Oskoplast są odbierane przez kuriera i trafiają do wielu państw z całego świata. Służą z powodzeniem głównie rolnikom, którzy chwalą trwałość sit i profesjonalizm ich wykonania.